To jest jedna skrajność, właściwie tylko prywatna historia i neuroprzekaźniki odpowiadają za twoje samopoczucie. Druga skrajność oczywiście mówi, no to wszystko jest wina systemu, ja za nic nie odpowiadam, ale ja gdzieś próbuję pomiędzy tymi, tą Scyllą i Charybdą operować i mówić, no i prywatna historia ma znaczenie często, ich sprawy systemowe bez wątpienia mają znaczenie, ale jest jeszcze coś takiego jak ludzka kondycja na przykład, to znaczy życie człowieka jest też jako takie skazane na śmierć, na chorobę, na starzenie się, na przemijanie. Pragniemy nieskończoności, a jesteśmy skończeni. Mamy aspiracje ogromne, mamy fantazje, mamy ideały szczęścia, a nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć. Kultura wmawia nam dzisiaj, że możemy wszystko, że jeżeli będziemy tylko bardzo chcieli, odpowiednio nastawiali się, kupowali odpowiednie poradniki, chodzili na warsztaty, odbywali sesje coachingowe bądź terapeutyczne, to na pewno wszystkie swoje marzenia zrealizujemy, a jak nie, to znaczy, że z nami osobiście jest coś nie tak. No więc tutaj w tej książce też próbuję pisać o tym, że zapomnieliśmy trochę, że istnieje takie coś jak tragizm po prostu. Witam Was bardzo gorąco. Ja się nazywam Gośka Serafina, to jest program bez farbowania, program, w którym rozmawiamy o życiu, o jego cieniach i blaskach, chociaż częściej o cieniach tak naprawdę, bo życie jest bywa znośne, ale generalnie jest bardzo trudne, może dzisiaj tak mówię, bo mam taki średni dzień, wymęczony, przemęczony, przebodźcowanie i no i nie czuję się jakoś tak, słuchajcie, nie powiedziałabym, że jestem w formie życia, mimo że jest maj. No, ale jako, że przestałam już dawno temu ukrywać, oszukiwać i zdjęłam maskę, to dzielę się z Wami tym, jak się czuję i dla mnie właśnie tym jest ta autentyczność. I wiem, że dzięki tej autentyczności i mojej autentyczności i wszystkich osób, które występują w programie bez farbowania, jesteście tutaj, jest Wam dużo, dużo lepiej, kiedy słuchacie takich prawdziwych historii. I chciałabym, żeby było Was jak najwięcej, więc bardzo gorąco proszę o to, abyście wspierali mnie i na portalu Patronite i żebyście wspierali mnie tutaj na YouTubie, żebyście udostępniali, szerowali, czyli szerowali, okejki, podziękowania, wszystko co tam możecie klikać, trzeba klikać, bo mówią mi mądrzy ludzie, że trzeba klikać, żeby to się niosło i rozniosło, żeby jak najwięcej osób oglądało te historie i miało dostęp do rozmów o mądrych książkach, bo mam taką zasadę w programie bez farbowania, że rozmawiam o książkach mądrych, dobrych, które nie szkodzą, bo jak się okazuje, wiele też może zaszkodzić. O tym, co szkodzi, co pomaga w życiu, będę dzisiaj też rozmawiać. Potyczki z Freudem. Mity, pułapki i pokusy psychoterapii. To jest książka, o której dziś porozmawiamy. To jest wydanie trzecie książki Tomasza Stawiszyńskiego, wspaniałego publicysty, eseisty, pisarza. Cześć. Cześć, dziękuję za zaproszenie i dobre słowa. Stresowałam się bardzo. No, tak. Od razu ciebie wiem, że się jakoś tak pospinałam, zestresowałam, że Tomek Stawiszyński, przecież ja go słucham od lat, eseista, ja też się zestresowałem, bo też cię słucham i wiesz. Nie, ale ty książki może piszesz mądre takie, wiesz, z Freudem wchodzisz w dyskusję, no co ja? Ten tytuł nie do końca oddaje treść, więc... Ale gdyby nie tytuł, to pewnie ona by nie miała tak długiej, mocnej, fajnej historii, bo to jest 10 lat, jesteśmy 11 lat 11, później, tak. To jest wydanie trzecie. I pomyślałam sobie, a jak to jest trzecie wydanie i jesteśmy już 11 lat, to ja go zapytam, jak on się zmienił przez te 10 lat i co by w książce zmienił. No i potem zaczęłam czytać twój wstęp, przedmowę i okazało się, że to pytanie jest średnio zasadne, bo nie za dużo byś zmienił, a w zasadzie prawie nic. Wiesz, ja takie cztery wyliczam
powiedzmy, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, jakieś mankamenty, jakieś zastrzeżenia, które po 11 latach mam do tej książki. No ale uznałem, że ponieważ już tyle lat jest na rynku jakoś ta książka, istnieje w świadomości, sprzedało jej się całkiem sporo, no a poszła w świat, żyje swoim życiem, no to nie będę zmieniał na siłę tego, co już raz napisałem, tylko właśnie w przedmowie trochę się podzielę takimi myślami, co bym może dzisiaj inaczej, co bym inaczej sformułował, na co inaczej bym akcenty położył i tak dalej, więc to wszystko jest w przedmowie nowej. Którą serdecznie polecam, jak i polecam książkę. Przyznam szczerze, że ja 10 lat temu w ogóle nawet chyba bym nie spojrzała w stronę takich książek, bo byłam w jakimś innym świecie, w jakimś tunelu, nieświadomości, życia adrenaliną, no w ogóle dramat, nie? Dramat w tunelu na ścianę, tak? No, w którą w końcu uderzyłam. I przeczytanie tej książki teraz, myślę, że gdybym ją nawet przeczytała 4 lata temu, kiedy zaczynałam w ogóle i terapię, i leczenie głębokiej depresji, to miałabym po paru stronach, nie, ja potrzebuję pomocy, a nie większej analizy. Ale dziś to jest świetny moment. Ja ci dziękuję, że teraz jest to trzecie wydanie, też dziękuję wydawnictwu, bo dziś ta książka była dla mnie takim kolejnym elementem rozwoju duchowego, chociaż no, w rozwój duchowy to możemy wpakować bardzo dużo syfu, o czym też sobie porozmawiam, bo o tym w książce piszesz, ale chyba dojrzewa się z wiekiem albo z doświadczeniem do pewnego rodzaju lektur, więc ja przez te 10 lat, kiedy myślę sobie, że kiedyś potrzebowałam jakieś 3 szybkie sposoby na ukojenie cierpienia, dziś do momentu, kiedy jestem w stanie usiąść i poczytać niesamowite polemiki, fajne eseje, bardzo głębokie analizy, no to też sobie tak z taką łagodnością dla siebie pomyślałam, ej, przez te 10 lat trochę się zmieniło. W tobie co się zmieniło przez te 10 lat? Podejście do tego rzeczywiście jest takie same, biorąc pod uwagę, że no świat się cholera zmienił przez te 10 lat. Tak. Przede wszystkim dziękuję ci za te słowa, bo to ważne jest bardzo dla mnie, że mi o tym mówisz i cieszę się, że ta książka jakoś czegoś dotknęła istotnego w tobie dzisiaj i jakoś pozwoliła ci na coś ciekawiej, głębiej spojrzeć może. To jest główne jej zadanie, moim zdaniem, propozycja jakiejś perspektywy, nie do końca, moim zdaniem, w takich narracjach, zwłaszcza poppsychologicznych dookoła dzisiaj obecnej, próba też podważenia kilku dogmatów, mitów, takich przekonań przyjmowanych w sposób odruchowy i niekwestionowanych. Najpierw powiedziałbym to, że rzeczywiście mam takie poczucie, że dzisiaj ten temat jest o wiele bardziej obecny w przestrzeni publicznej, aniżeli był 11 lat temu. To znaczy takie pojęcia jak kultura terapeutyczna na przykład, jak medykalizacja, to są pojęcia dzisiaj obecne w dyskursie, dyskutowane, wywołujące też bardzo intensywne w mediach społecznościowych dyskusje, kłótnie, spory. Było nawet przez ostatni rok czy 2 lata mnóstwo w Polsce takich gorących historii, gdzie dyskutowano, nie wiem, o depresji po pamiętnej wypowiedzi Beaty Pawlikowskiej, czy właśnie o jakichś innych sprawach z tego typu kwestiami związanych. Wtedy, kiedy ta książka się ukazywała, to nie za bardzo o tym mówiono. Nie było Instagrama wtedy. Nie było Instagrama, nie było, prawda. Nie było, no. Nie było Instagrama. Facebook już istniał, ale w ogóle to nie było tematu. Nie było influencerów poppsychologicznych, psychologów, psychoedukacji nie było. Tak, przede wszystkim też mam wrażenie, że w ostatniej dekadzie popyt na te usługi w ogromnym stopniu się zwiększył. To znaczy, że liczba osób, które i być może na skutek tego, że wiedza na temat i zdrowia psychicznego, i różnych nurtów terapeutycznych, i psychiatrii jakoś się przedostała szerzej. Te tematy były jednak w jakimś stopniu stabilizowane, zwłaszcza poza dużymi centralnymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Mniej o tym mówiono. Teraz jakoś detabuizacja tego wszystkiego, mam wrażenie, od kilku lat następuje.
i więcej się o tym mówi, więc na pewno ludzie mają większą świadomość. Czy do końca zawsze te formy detabuizacji są korzystne, także z tej perspektywy, o której tutaj piszę, to bym mógł dyskutować, ale na pewno to jest faktem, że więcej osób ma do tego dostęp i więcej osób jakoś po tę pomoc też sięga, no ale też liczba, czy powiedziałbym może inaczej, suma cierpienia psychicznego wzrosła bardzo. Myślę, że poziom niepewności, też takiej intensywności życia z drugiej strony, poczucia presji, takiego nacisku na efektywność, sprawność, rozwój, te wszystkie ideały, które ja tutaj jednak problematyzuję i pokazuję ich ciemną stronę również, to wszystko ma, mam wrażenie, bardzo silnie się w ostatniej dekadzie rozwinęło. Ja miałem wrażenie, że to się zaczyna właśnie wtedy, kiedy tę książkę pisałem i dlatego ją napisałem, ale dzisiaj mam takie poczucie, że właściwie to dopiero teraz jest moment na to, żeby ona w jakiś sposób weszła w kontekst rzeczywiście żywy. Choć ona, jak mówię, zaskakująco dobrze została rynkowo przyjęta wtedy, nawet w wydawnictwie wszyscy byli trochę zaskoczeni, że ta książka się dobrze sprzedaje, bo już wtedy było też dużo osób, które w obrębie tej takiej pop-psychologicznej, pop-terapeutycznej narracji funkcjonowały, doświadczały różnych związanych z nią frustracji, nie otrzymywały od niej tego, co ona często obiecuje, no i jakoś w tej książce odnajdywały, powiedzmy, perspektywę krytyczną wobec tego. No właśnie, z jednej strony jest coś takiego jak perspektywa krytyczna, której nie lubimy. Znaczy, perspektywa krytyczna jest niefajna, powoduje ogromny dyskomfort. Można to nazwać, że ty wkładasz tam kij w mrowisko trochę. No. Myślę, że terapeuci, to środowisko terapeutyczne, no na pewno, jeżeli nie wprost i nie wracając, jak to dobrze ci tam obsmarowało tyłek za plecami, bo tam walisz trochę w nich. No. Bardzo były ciekawe te doświadczenia i recepcja tej książki w kręgach psychoterapeutycznych. Wcale nie taka jednoznacznie negatywna, jak mówisz. Na przykład bardzo dobrze tę książkę przyjęły środowiska psychiatryczne. Psychiatrzy bardzo dobrze... Bo ich oszczędziłeś, tak? Naprawdę. No, nie wiem, czy wiesz, jest trochę też takich filipik w stronę medykalizacji na przykład, czy w ogóle takiego modelu medycznego w patrzeniu na zdrowie psychiczne, czy no właśnie takiego bardzo podejścia, które wyznacza taką wyraźną granicę między tym, co zdrowe, co patologiczne, zdrowe trzeba leczyć, znaczy patologiczne trzeba leczyć, zdrowe jest dobre. I więc trochę tej krytyki też tego typu było w tej książce. Ale znowu, zjawisk, które wymykają się spod kontroli, które przybierają jakieś gargantuiczne formy, nie tych obszarów, nie wiem, pracy z cierpieniem, które po prostu służą temu, żeby to cierpienie jakoś zmniejszyć i żeby ludziom pomóc. W środowisku terapeutycznym ta książka ma wielu czytelników i również to nowe wydanie zostało zauważone, wiem, od kilku osób, które mi o tym donosiły. Ja kilkanaście czy kilkadziesiąt wtedy odbyłem dyskusji publicznych z różnymi terapeutami. Jedne były bardziej burzliwe, w innych przypadkach właśnie było to raczej jakoś uzupełnianie się i właściwie nie mieliśmy tutaj specjalnie na jaki temat polemizować. Ale myślę, że jest wielu psychoterapeutów, którzy rozumieją to, że po pierwsze dyscyplina, którą uprawiają, jest pod wieloma względami problematyczna. Zwłaszcza w Polsce to pole psychoterapeutyczne jest bardzo anarchiczne, nieuregulowane. Istnieją na tych samych prawach nurty odległe od jakiejkolwiek rzetelnej wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego umysłu czy psychiki. Jakieś pop-ezoteryzmy i różne inne takie dziwne, właściwie o charakterze religijno-duchowym praktyki, które udają nurty terapeutyczne,
a jednocześnie w tym samym polu mamy pod tą samą nazwą rzeczy rzetelne, sprawdzone, działające pod kontrolą rzeczywistości, czyli badań testujących efektywność, pod superwizją, pod także kontrolą rzeczywistości w tym sensie, że opierają się na aktualnej wiedzy o psychologii człowieka, więc to pole jest strasznie zróżnicowane, anarchiczne, niejednorodne. I też, o czym warto pamiętać, i tu jest niejako clue tej krytyki, czy tego, taki punkt wyjścia może tej krytyki, którą ja tutaj podejmuję, też jest sprzęgnięte z rynkiem, kapitalizmem, z całą machiną służącą zarabianiu pieniędzy, ale i szerzej, taką machiną, w której my na co dzień funkcjonujemy jako pracownicy, obywatele, ludzie będący częścią tej zbiorowości, która ma wytwarzać PKB i tak dalej, i tak dalej. I ja trochę chciałbym i chciałem w tej książce pokazać, że te rzeczy, które my tak bardzo łączymy z jednostką, tak prywatyzujemy, sprowadzamy wyłącznie do zazwyczaj dzieciństwa oraz neuroprzekaźników w organizmie, no mają też i tradycja pisania i patrzenia na nie w ten sposób jest bardzo długa i sięga samych początków tradycji psychoterapeutycznej, no, że one mają również te wszystkie konteksty społeczne, polityczne, że się nasze samopoczucie, nasze zdrowie psychiczne także łączy z tym, w jakim świecie żyjemy, jak jest ten świat urządzony, w jakim żyjemy społeczeństwie, jak działają instytucje w państwie, w którym żyjemy, że różne nasze mity, przekonania, takie stereotypy, prawdy, filozofie, religie, one też uczestniczą w tym wszystkim, co się składa na nasz sposób doświadczania siebie, przeżywania siebie. No i że myśląc o tym, warto też brać te rzeczy pod uwagę po prostu. A nie masz takiego wrażenia, że w związku z tym, że warto rozpatrywać sytuację pod kątem tego, o czym mówisz, czasu, miejsca, sytuacji geopolitycznej i tak dalej. Czyli to jest taki szeroko pojęty system. I system, ja uwielbiam to słowo, bo to uwielbienie, tutaj oczywiście cudzysłów do tego słowa, mi zostało z czasów, kiedy pracowałam jako dziennikarka zajmująca się polityką i po prostu wszyscy politycy mówili o systemie, który nie działa. Tak. I słowo system jest tak pojemne, że to jest, system to jest nikt. Znaczy tam nie ma odpowiedzialności. Można wszystko powiedzieć, że to jest winą systemu. Wszystko jest winą systemu. I czy tak nie jest w tym wypadku też, że jednak człowiek, jego życie, jego dobro, jego psychika właśnie wynika też z tego, jak ten system funkcjonuje. A w związku z tym, że nikt nie jest za to odpowiedzialny, no to wszystkim jest wygodnie. No, to na pewno można też pójść w tę skrajność, to znaczy uznać, że za nic nie ponosi się odpowiedzialności i tę odpowiedzialność scedować całkowicie na jakiś obiekt zewnętrzny, na jakąś abstrakcyjną kategorię. Nawiasem mówiąc, sądzę, że to nie tylko w odniesieniu do tak zwanego systemu może się wydarzyć, ale na przykład także w odniesieniu do diagnozy. To znaczy ja mogę uznać, że ponieważ mam depresję albo mam ADHD albo cokolwiek innego, to po prostu jest to częścią mojej tożsamości, to mnie określa i ja wobec tego właśnie jestem od odpowiedzialności za to zwolniony, co oczywiście częściowo jest prawdą, bo charakter tego cierpienia psychicznego, jego istota też często polega na tym, że człowiek doświadcza jakiejś autonomicznej siły w sobie, że coś się we mnie dzieje i ja nie wiem skąd to pochodzi, nie jest to moje, nie mam siły, żeby wstać. Odczuwam wszechogarniającą apatię, rozpacz, konfrontuję się z jakimś masywnym ograniczeniem, którego nie jestem w stanie przekroczyć.
Ale też z drugiej strony właśnie to zdefiniowanie sobie pewnego typu doświadczenia jako jakiejś etykiety, którą się nosi i która właśnie stuprocentowo człowieka definiuje, może spełniać podobną rolę moim zdaniem. Natomiast tutaj na pewno nie chodzi o to, żeby właśnie przyjąć taką pozycję, ja jestem całkowicie bezwolny, to wszystko jest wina systemu, tylko raczej chodzi o to, żeby spróbować zobaczyć te aspekty i własnego doświadczenia i świata, które rzeczywiście nie są naszą winą w tym sensie, gdzie rzeczywiście biorą się z niesprawiedliwości społecznej, z jakiegoś całego skomplikowanego splotu zaniedbań, deficytów, nie wiem, jakichś cech społeczności, w której się żyje, na przykład drapieżnego systemu ekonomicznego i bardzo słabo funkcjonujących instytucji wsparcia, co wytwarza takie środowisko dżungli właściwie, w której człowiek żyje z poczuciem, że może liczyć tylko na siebie na przykład. Znaczy, że ja muszę przedrzeć się przez życie, wyrąbać sobie maczetą ścieżkę. Inni zajęci są również rąbaniem swoich ścieżek i boją się, że jak nie będą ich rąbać wyjątkowo intensywnie, to za chwilę gdzieś w otchłań spadną, nikt ich nie złapie, więc nie mogą mi pomóc, a właściwie też traktują mnie jak konkurencję i ja również ich jak konkurencję. No i myślę, że przy takim ustawieniu społecznym, a myślę, że wiele osób dzisiaj tak przeżywa tą rzeczywistość, w której funkcjonuje, trudno, żebym ja czuł się dobrze, żebym momentami jeszcze nasycany tymi różnymi idealnymi wyobrażeniami żyć pięknych, spełnionych, szczęśliwych, nie doświadczał frustracji, choćby z tego wynikającej, że kontrast pomiędzy moim przeżyciem, moim samopoczuciem a tym ideałem, no jest dla mnie tak wyrazisty, że już sam ten kontrast może jeszcze głębiej w tę rozpacz, czy poczucie beznadziejności, bycia kimś niewystarczającym mnie wpędzić. Więc tutaj bardziej chodzi o to, że mamy z jednej strony taką skrajność, jak w psychoanalizie ortodoksyjnej, albo w takiej jednostronnej biologistycznej psychiatrii. Już prawie nie ma zresztą takich psychiatrów. Właściwie dzisiaj psychiatria uwzględnia ten kontekst społeczny również, ale znaleźliby się i tacy, którzy uważaliby, że chodzi tylko o to, że w organizmie coś przestaje dobrze działać i trzeba dać leki, bo to jest takie samo doświadczenie, czy takie samo zjawisko jak grypa. Z drugiej strony w psychoanalizie masz właściwie redukcję wszystkiego do twojego prywatnego życia, do historii osobistej, do najlepiej jeszcze tych pierwszych lat życia, relacji z rodzicami. W gabinecie psychoanalitycznym często właściwie rozmawia się wyłącznie o świecie fantazji, wewnętrznym świecie pacjenta. Każda wypowiedź dotycząca świata zewnętrznego jest interpretowana jako coś, co z wewnątrz pochodzi, jest właśnie wewnętrzne de facto. Więc to jest jedna skrajność, gdzie właściwie tylko prywatna historia i neuroprzekaźniki odpowiadają za twoje samopoczucie. Druga skrajność oczywiście mówi, no to wszystko jest wina systemu, ja za nic nie odpowiadam, ale ja gdzieś próbuję pomiędzy tą Scyllą i Charybdą operować i mówić, no i prywatna historia ma znaczenie często, i sprawy systemowe bez wątpienia mają znaczenie, ale jest jeszcze coś takiego jak ludzka kondycja na przykład, to znaczy życie człowieka jest też jako takie skazane na śmierć, na chorobę, na starzenie się, na przemijanie. Pragniemy nieskończoności, a jesteśmy skończeni. Mamy aspiracje ogromne, mamy fantazje, mamy ideały szczęścia, a nie jesteśmy w stanie ich osiągnąć.
Kultura wmawia nam dzisiaj, że możemy wszystko, że jeżeli będziemy tylko bardzo chcieli, odpowiednio nastawiali się, kupowali odpowiednie poradniki, chodzili na warsztaty, odbywali sesje coachingowe bądź terapeutyczne, to na pewno wszystkie swoje marzenia zrealizujemy, a jak nie, to znaczy, że z nami osobiście jest coś nie tak. No więc tutaj w tej książce też próbuję pisać o tym, że zapomnieliśmy trochę, że istnieje takie coś jak tragizm po prostu, że życie jest tragiczne. Bo chcieliśmy zapomnieć o tym? Znaczy, że po tych doświadczeniach, bo tak wiesz, tak jak słucham, myślę sobie, że kurczę, może rzeczywiście po tych doświadczeniach wojny, jednej, drugiej, po tych doświadczeniach XX wieku, w tym XXI po prostu chcemy, żeby tego nie było, nie? Żeby były dobre, mamy te operacje plastyczne, to wszystko, nie chcemy cierpieć, chcemy wyjeżdżać, chcemy wolności, chcemy nie cierpieć tak jak poprzednie pokolenia, że w tym XXI po prostu poszliśmy w taką skrajność, że w ogóle nie ma śmierci. Nie ma śmierci, nie ma cierpienia, wszystko może być ładnie. Tak, tak. Problem polega oczywiście na tym, że z naszego chcenia niewiele wynika, to znaczy, że możemy tak bardzo chcieć, że aż nie widzieć pewnych rzeczy, odmawiać ich zobaczenia. Sądzę, że to w dużym stopniu jest ten przypadek, o którym mówimy. No ale to oczywiście nie sprawi, że te rzeczy znikną. Ja się trochę przyglądam właśnie temu, jak w tym procesie takiego idealizowania obrazu życia rzeczywistości i dostarczania różnych propozycji, jak właśnie te wyidealizowane stany osiągnąć, jak w tym procesie partycypowała psychoterapia szeroko rozumiana. I tu się odwołuję na przykład w przedmowie, bo akurat to nazwisko nie pada w książce, do prac Ewy Ilus. To jest taka bardzo ciekawa socjolożka izraelska, która się zajmuje kulturą terapeutyczną od lat. I ona stawia taką tezę, że żyjemy w kulturze terapeutycznej dzisiaj, a to znaczy tyle, że pewne podstawowe pojęcia, którymi się posługujemy w rozumieniu siebie, świata dookoła, innych ludzi, to są właśnie pojęcia i takie struktury myślowe zaczerpnięte z tradycji psychoterapeutycznej. No na przykład odruchowo właśnie myślimy wszyscy, że dzieciństwo nas ukształtowało, to znaczy, że te wczesne doświadczenia z dzieciństwa wpływają na to, jacy dzisiaj jesteśmy i że to jest taka podstawowa, bazowa nasza forma, która nas kształtuje i żeby zrozumieć teraz to, co dzisiaj się ze mną dzieje, na przykład, że mam problemy, nie wiem, w relacjach albo jakieś inne kłopoty mnie dotykają i cierpienia, no to muszę do tego dzieciństwa wrócić i się zorientować, co tam się działo, zobaczyć, jak to mnie ukształtowało. To jest wprost z właśnie psychoterapeutycznej tradycji, z psychoanalizy. Ja się tak, aż zaczynam się, ja się już nawet nie uśmiecham, ja już po prostu zaczynam się śmiać, bo przypomina mi się, to nie jest odległe doświadczenie, tylko sprzed wczoraj, jak czytałam twoją książkę, chciałam jak najbardziej na świeżo i już zaczynam i nagle pierwsza część, że podważasz to, że to, co ja, na czym ja oparłam w ogóle, wiesz, swoje zdrowienie i wszystko, że to dzieciństwo mnie zdeterminowało i nagle bum, dostaję po prostu z pierwszych stron książki takie, ale jak to, słucham. I nagle się wczytuję i przytaczasz i badania, ja kocham badania, kocham absolutnie badania, dane i statystyki. No i tak, okazuje się, że tam no jakby geny, rówieśnicy, A to też nie jest tak, że to jest proste zrzucenie na dzieciństwo, ale to, co jest taką bardzo, mam wrażenie, mocno osadzoną, nawet widzę wśród widzów i w rozmowach i w tym, co czytam, teorią, że te doświadczenia z dzieciństwa determinują nasze życie. Tak. I nagle to, wiesz, mi tu podważyłeś, więc to było wow. Tu się musi pojawić nazwisko kolejne, czyli James Hillman, który trochę tak. Jest takim głównym bohaterem tej książki, czy jednym z głównych bohaterów, bardzo też dla mnie ważna postać. Już nie żyjący, zmarły w 2011 roku psycholog, filozof amerykański.
niegdyś uczeń Karla Gustawa Junga, nawet jeszcze się z nim tam zetknął w Instytucie Junga, którego później był dyrektorem programowym pierwszym przez kilka lat, no ale później już taki zupełnie osobny myśliciel, buntownik, trochę renegat, tak lubił o sobie mówić, że renegatem był w psychologii. Niezwykle interesująca postać. Zainteresowanie jego książkami dopiero moim zdaniem się zacznie niedługo. Już się zaczyna, jakoś wraca ten Hillman na różne sposoby. I on był autorem raczej niszowym. To był człowiek, którego nazwisko w zasadzie prawie nikomu nic nie mówiło, poza wąskim kręgiem osób jakoś zainteresowanych tą tradycją jungowską. Aż do momentu, kiedy w 1996 roku opublikował książkę The Soul's Code, która była wielkim bestsellerem. On się nawet pojawił z tej okazji u Oprah Winfrey w programie, ale jakoś tak nie za bardzo się wpisał w to oczekiwanie, które tam Oprah miała wobec niego, więc to była tylko jedna wizyta i tak to trochę nie wyszło za bardzo, no bo jego przesłanie było zgoła odmienne od tego właśnie takiego radykalnego, rozwojowego przesłania Opry. Natomiast ta książka rzeczywiście jest niesamowita. Ona na mnie kiedyś osobiście wywarła ogromne wrażenie i bardzo zmieniła moje myślenie na ten temat, temat dzieciństwa właśnie. Choć muszę podkreślić, że znowu to, co tutaj w tych pierwszych rozdziałach się pojawia, to z jednej strony jest ta propozycja Hillmana, którą należy traktować właśnie jako pewien rodzaj ćwiczenia z wyobraźni, tak bym powiedział. My sobie także w procesie terapeutycznym przecież na różne sposoby zaczynamy na nowo wyobrażać nasze doświadczenie. Dopuszczamy coś innego. Tak, no. Tworzymy sobie jakąś w procesie terapeutycznym, jeśli on dotyczy dzieciństwa, jeśli jest w to w takim nurcie, który właśnie szuka tam źródeł, no jakąś nową opowieść na ten temat. No i Hillman mówi, możemy mieć różne zasady konstruowania tej opowieści. Może być taka deterministyczna właśnie, czyli zakładająca, że to, co jest później, jest określone, zdefiniowane, zdeterminowane przez to, co jest wcześniej, ale może być raczej teleologiczna, to znaczy taka, w której raczej patrzymy z perspektywy tego, do czego coś prowadzi, ku czemu coś zmierza, a nie skąd się wzięło. I to jest pewne ćwiczenie z wyobraźni, a to, do czego się odwołałaś, jeżeli chodzi o badania, to jest z kolei Judith Harris, tak. Taka bardzo też ciekawa psycholożka, też trochę przez długi czas traktowana jako taka enfant terrible środowiska psychologicznego. Każdy inny jest taka jej książka po polsku wydana, bardzo ciekawa. Jej główna teza właśnie jest taka, że w zakresie kształtowania się naszej osobowości, tej wielkiej piątki, ona się tym zajmuje, bo to są dobrze takie mierzalne parametry, czy te pięć głównych cech wyznaczających osobowość, to nie tyle determinacja, nie wiem, wychowaniem przez rodziców, czy genami właśnie jest dominująca, ile wypadkowa genów i wpływu rówieśników, a nie wcale rodziców. Dla niej ta kwestia rówieśniczej grupy, w obrębie której wyrastamy, ma znaczenie bardzo istotne, o wiele większe, aniżeli właśnie kwestie relacji z rodzicami. Ta książka narobiła Harris dużo, dużo szumu, była w ogóle, ale myślę, że to w takim gronie psychologów dzisiaj akademickich, empirycznych raczej nie są rzeczy specjalnie podważane. Jest co do tego zgoda. Najwyżej niektórzy uważają, że to geny raczej mają tutaj dominującą funkcję. Czyli tak można na rodziców zrzucić, bo geny, no tak. No ale w zasadzie tak. No albo tak, albo na dziadków. Na starych. Dokładnie, jeszcze dziadków to zamieszać, ale z tymi rówieśnikami to tak, to było dla mnie takie, wiesz, zaskakujące, że ej, ja w ogóle... Tak, to ciekawe. Myślałam, co, rówieśnicy? To jest bardzo ciekawe, natomiast wiesz, wartość moim zdaniem tej perspektywy, którą Hillman proponuje, który mówi tak, to założenie, że dzieciństwo nas zdeterminowało, jest pewnym mitem. Nie mamy na to i nie jesteśmy w stanie na to znaleźć w
twardych dowodów, bo to są właśnie też sprawy związane z tym, jak pamiętamy różne rzeczy, jak się do tego odnosimy. Jest to, mówi Hillman, późny pomysł. Żadna kultura poza kulturą zachodnią u początków XX wieku, no i dzisiaj już w rozkwicie, nigdy nie zakładała, że to, co dzisiaj z tobą się dzieje, kiedy jesteś dorosła, bierze się stąd, że rodzice tak albo inaczej się wobec ciebie zachowywali. To jest oryginalny pomysł zachodni, który się pojawia w tej kulturze bardzo późno, bo właśnie u Freuda. No i mówi Hillman, potraktujmy to jako pewien mit, to znaczy jakąś strukturę, która nam porządkuje doświadczenie, fakty z naszego życia, pozwala ułożyć w taką jednolitą opowieść. No ale mówi, jak przyglądam się temu mitowi, to mam wrażenie, że to jest mit w gruncie rzeczy dość toksyczny, to znaczy taki, który, co zwłaszcza właśnie w takiej pracy psychoanalitycznej jest najmocniej widoczne, ukorzenia nas w tej pozycji skrzywdzonego dziecka. Sprawia, że my ciągle pozostajemy dziećmi, które muszą, nawet jeśli mają lat 40, 50, 60, czasami 70, nieustannie przerabiać tą relację z rodzicami, wciąż na nowo ją z różnych stron oglądać. No, to nas czyni wciąż tymi dziećmi, mówi Hillman. Ciągle nas na tej pozycji utrzymuje. No to może spróbujmy inaczej popatrzeć na to wszystko, co nas spotyka, zwłaszcza na różne nasze trudne doświadczenia, te dziecięce. Może spróbujmy użyć innego mitu, takiego, który będzie ciekawszy niż ten właśnie deterministyczny. No i on tam sięga do Platona i do takiego mitu, który tam się w państwie pojawia w pewnym momencie, w myśl którego każda dusza, która na ziemię schodzi, wybiera sobie pewne otoczenie, układ rodzinny, moment czasowy, kulturę, po to, żeby pewne jej specyficzne cechy mogły się ujawnić. Używa tego greckiego pojęcia daimona jako takiego jakiegoś obrazu nas, naszego życia, które już w zasadzie jest gotowe w momencie, kiedy na świat przychodzimy. Mówi Hillman, może jest tak, że my jakieś mamy zadanie do spełnienia na tym świecie, mamy być tym, kim się później stajemy. I być może, moglibyśmy spojrzeć na te nasze wczesne doświadczenia jako na sygnały, które w jakiś sposób mogą nas do tego, na to naprowadzić. I jest w tej książce mnóstwo biografii różnych ludzi, artystów, naukowców, polityków, którzy jak jeden mąż mieli bardzo trudne doświadczenia w dzieciństwie, a to chorowali dużo, a to mieli bardzo negatywne doświadczenia z rodzicami, którzy byli bardzo niedobrzy dla nich, a to różne ich spotykały trudne rzeczy, a to sami mieli jakieś cechy, które sprawiały, że byli kompletnie nieprzystosowani do funkcjonowania, wyrzucani ze szkół, traktowani jak jacyś łobuzi. I on próbuje spojrzeć na te doświadczenia wczesne jako na takie właśnie sygnały od owego daimona, który gdzieś coś prowadzić w jakąś stronę człowieka zamierza. No na przykład u pisarzy znajduje często takie doświadczenie izolacji w dzieciństwie, samotności, izolacji. No i mówi, oczywiście można potem patrzeć na pisanie jako na coś, co jest kompensacją tego doświadczenia, że jak ktoś był mały i był samotny, no to sobie wymyślał różne światy, żeby sobie zrobić jakąś przyjemność i później uczynił z tego zawodową działalność. Ale Hillman mówi, można na to spojrzeć tak, że to wczesne doświadczenie samotności jest właśnie po to, żeby to pisarstwo mogło się w pełni rozwinąć. No, to jest inny sposób myślenia. To nie jest mistyka, od razu mówię, dlatego że on podkreśla, że on nie twierdzi, że jakiś daimon istnieje, że istnieje przeznaczenie, że dusza jest jakaś, która sobie te okoliczności wybiera. To jest pewna metafora po prostu. Taka zaawansowana dosyć. No, to jest taki, to już taki etap zaawansowany. Tak myślę o tym, bo
nie mam problemu z tym, żeby się dzielić swoim doświadczeniem i jakby staram się to robić i tak sobie pomyślałam, że okej, okay, no ja na tych terapiach różnych, no to wiadomo, dzieciństwo, bardzo to jeszcze przywiązałam do tego, że tu będzie to. Miałam takie momenty i teraz już jestem na etapie, że no dobrze, no to było, ale tutaj nie można jakby w tym się kokosić cały czas. Ale można na przykład bardzo się przywiązać do jakiejś też diagnozy. Tutaj właśnie mówiliśmy przed chwilą o tym, że można się przywiązać do diagnozy depresji, ale tak sobie wiesz, myślałam od razu o tym, do czego możemy się tak przyczepić i kurczowo trzymać, jeżeli chodzi o dzieciństwo, to wiesz, przyszło mi do głowy, no style przywiązania, no to Bowlby'ego można, bo ja przeczytałam, no to i naprawdę miałam taką fazę fascynacji stylami przywiązania i tu sobie znalazłam wytłumaczenie dla wszystkich swoich zachowań w dorosłym życiu. Można się na przykład bardzo mocno kurczowo trzymać syndromu dorosłego dziecka alkoholika, prawda? I tym sobie wytłumaczyć, to się nie wyklucza, to nie jest tak, że to trzeba zostawić, ale można się za bardzo chyba zakleszczyć też. Wiesz, tutaj, w tym, nie? Tutaj ta propozycja, o której mówię, żeby jeszcze od innej strony ją nakreślić, może właśnie jej istotę jakoś złapać, to powiedziałbym, że polega na tym, że trudne doświadczenia traktujesz jako pewne formy. Tak, znaczy, ale jako coś, co ciebie tworzy, co jest po prostu częścią twojego losu, częścią twojego życia, twojego doświadczenia, jako też pewne formy inicjacji, to znaczy takiej również, która odsłania bardzo ciemne aspekty rzeczywistości. Jest taki esej piękny Hillmana o Edypie, gdzie on próbuje przeformułować ten klasyczny sposób myślenia o kompleksie Edypa obecny w psychoanalizie i taką tezę stawia brawurową, że to doświadczenie negatywnego ojca, bo co jak co, ale Edyp to raczej negatywnego ojca ma, może być właśnie czymś, co w tym sensie jest, nazwijmy to, pozytywne, nie pozytywne w takim trybie popterapeutycznym, tylko takie pożyteczne może raczej, czy może jeśli się na to spojrzy w jakiś specyficzny sposób coś odsłonić, no że jest jakąś formą inicjacji w tą ciemną stronę, czy ciemny aspekt relacji pomiędzy ojcem a synem. Relacja między ojcem a synem od najdawniejszych mitologicznych przedstawień takich postaci jak Kronos na przykład, jest relacją, która zawiera element destrukcyjny. To jest jakoś wpisane w naturę relacji ojca i syna, że i w ogóle rodzicielskiej relacji, że ona zawiera element raniący. Parenting is hurting, mówi Hillman, i nic tego nie zmieni. To się nie da właściwie bez tego typu doświadczenia przejść przez bycie dzieckiem, ale także przez bycie rodzicem. I znowu, to nie jest próba jakby lekceważenia często bardzo drastycznych doświadczeń, jakie ludzie mają w relacjach z rodzicami, tylko to jest próba wyjścia z takiego często uwewnętrznianego bardzo głęboko przekonania pod wpływem tych deterministycznych teorii, że skoro mnie coś takiego spotkało, to ja już jestem zdeficytowany do końca. To znaczy jestem kimś, kto po prostu jest w jakimś stopniu czegoś pozbawiony, wybrakowany i tak dalej. Hillman mówi, możesz na to spojrzeć odwrotnie, ja to tutaj w tej książce też staram się rozwijać, możesz spojrzeć na to jako na pewien rodzaj okna, które się otwiera i pokazuje ci te strony ciemne świata, których byś nigdy nie widziała, gdybyś tego doświadczenia nie miała. No i teraz pytanie, co z tym zrobisz? Powiedziałbym, że stosując ten sposób myślenia na przykład do tego, co ty robisz, no to wyobraź sobie, ile osób dzięki temu, że ty się dzielisz swoim doświadczeniem, zmieniło, nie wiem, swój sposób myślenia o sobie, ile osób poszukało pomocy, ilu osobom też kontakt w ogóle z kimś, kto w sposób otwarty na przykład mówi o doświadczeniu, które dla nich jest być może, czy było wstydliwe, trudne, nie umieli sobie jakoś z tym poradzić, czuli się, nie wiem, napiętnowani, gorsi i nagle mają kogoś, kto im o tym opowiada, kto ich przez to też w jakiś sposób prowadzi. Może to wtedy, w tym sposobie myślenia,
o którym mówi Hillman, możesz właśnie potraktować to swoje doświadczenie jako coś, co sprawiło, że teraz właśnie jesteś tą osobą, która tu jest, robi to, co robi i daje tyle z siebie innym. I inni też dzięki temu dostają coś, czego by nie dostali, gdybyś nie miała tego doświadczenia i byś też nie widziała pewnych obszarów świata, które dostrzegasz. I mi się wydaje, że to jest bardzo taki cenny i ciekawy punkt widzenia, który naprawdę czasami pozwala ludziom jakoś się uwolnić, odetchnąć, inaczej pomyśleć o swoim doświadczeniu. Jak mówię, tu nie ma nic takiego romantyzowania trudnych doświadczeń. Tu jest wręcz podkreślanie, że rzeczywistość ma wymiar ciemny i straszny również. To są jakieś doświadczenia, które czasem mamy. To właśnie pytanie tylko, jak wobec nich dzisiaj będziemy się ustawiać. No słuchaj, może być na przykład przyjęcie takiej drogi wobec tego, co się wydarzyło, radykalna akceptacja, prawda? Która jest po prostu radykalne wybaczanie, radykalna akceptacja. O tym też piszesz. Choć w to nie raczej... No raczej nie, tak. Raczej nie, ale jest to metoda, która została zaproponowana i która cieszy się jakąś szaloną popularnością, bo są mody na metody też. No, tak jest. No, chwilowo jest moda też na to. W dzisiejszych czasach też jest na to algorytm i tak dalej, i tak dalej. Ale to zastanowienie się nad tym, co te doświadczenia, które mnie ukształtowały, czy one były tak straszne, czy po prostu je przyjąć? Można je przyjąć delikatnie, ale nie w ramach tej radykalnej akceptacji, nie? Żeby nie pójść w tą drugą szaloną stronę. Tak, wiesz, bo jest... Ale też to jest trudne. Jest bardzo trudne. Jest takie pojęcie, które się już właśnie nawet nie pamiętam, czy pojawia, czy nie pojawia w potyczkach, ale jest mi bliskie. Amor fati, czyli miłość losu, to Nietzsche się dużo posługiwał tym sformułowaniem, rodem ze starożytności oczywiście, to jest jakiś rodzaj takiego właśnie uznania tego wszystkiego, czym jestem i co mnie spotkało i co mnie spotyka. Tego, że to jest właśnie moje życie, takie, a nie inne. To jestem ja z tym całym bagażem splątań, trudności, traum, nie wiem, rozmaitych form, także cierpienia, nie tylko szczęścia, nie tylko tego, co dobre, konstruktywne. Tak po prostu układa się ta moja trajektoria w świecie. Nie mam innej, nie będę miał innej. Mogę te swoje doświadczenia wziąć właśnie, mogę się na nie nie zgadzać, robić różne rzeczy, żeby je jakoś starać się zepchnąć gdzieś na margines do nieświadomości, nie widzieć ich, nie uznawać, albo siebie negować w związku z tym, co mi one przyniosły, ale właśnie mogę spróbować wziąć je z całym dobrodziejstwem. I teraz ta radykalna akceptacja, czy radykalne wybaczanie, ja tam akurat pisałem o radykalnym wybaczaniu w potyczkach, no to przede wszystkim, powiedziałbym, budziło mój opór pod względem moralnym, to znaczy zdawała mi się to perspektywa dość infantylizująca jednak rzeczywistość, taka bardzo romantyzująca właśnie i w sposób dziecięcy negująca takie aspekty świata, takie też doświadczenia ludzkie, których moim zdaniem istotą jest to, że właśnie nie da się ich zaakceptować albo wybaczyć. Takie też są. I w ramach tego myślenia w oparciu o kategorię amor fati, ja to mogę po prostu zobaczyć, że właśnie są takie także w rzeczywistości zdarzenia, doświadczenia, losy, które są tragiczne, ciemne i tyle. I koniec. Wiesz, bliska jest mi taka myśl Hillmana skądinąd właśnie, że pewne rzeczy dobrze widać in extremis,
To znaczy, jak weźmiesz pewną ekstremalną sytuację i ją porównasz z tym czymś, co rozważasz, no to często właśnie dobrze wychodzi ta absurdalność na przykład na jaw. Otóż ja przywołałem tutaj Jeana Amery, niezwykle ważną postać w dziejach literatury holokaustowej, tak można powiedzieć. Belgijski Żyd, który przeszedł przez obozy koncentracyjne. Jego doświadczenie w tych obozach było rzeczywiście straszne. Napisał taką książkę Poza winą i karą, która jest taką bardzo klasyczną książką opublikowaną tam bodaj tak w połowie XX wieku, już po wojnie kilkanaście lat to napisał. I tam jest taka teza, że coś takiego się wydarzyło wtedy podczas II wojny światowej, co właśnie nie mieści się w żadnych kategoriach i czego absolutnie nie da się znieść, wytłumaczyć, wybaczyć i tak dalej. Powiem szczerze, że mnie to, co on mówi, przekonuje i dlatego takie bardzo naiwne, infantylne doktryny, które właśnie zachęcają, żeby wszystko przyjąć, wybaczyć, rozpuścić w świetle, wiesz, wewnętrznym ale i tak dalej. A jak komuś lepiej potem? To jest mocny argument oczywiście. A jak komuś lepiej właśnie po tej radykalnej akceptacji, po radykalnym wybaczaniu? Jak komuś lepiej, jak sobie stosuje afirmacje, jak wiesz, stosuje to pozytywne myślenie? Ja bym powiedział, że to, że komuś jest lepiej, to jeszcze nie jest ostateczne kryterium. Na przykład można by było zadać pytanie, czy innym jest również lepiej z nim. To też jest ciekawe pytanie, które rzadko pada w takiej sytuacji, dlatego że tutaj znowu zazwyczaj w centrum jest jednostka i jej samopoczucie. Ja bym dodał do tego pytanie, czy innym również jest lepiej. Jeśli jest lepiej, nie ma problemu. To znaczy ja też absolutnie nie chcę, nie wiem, wzywać. No nie tego, każdy ma obowiązek tutaj analizowania tak. I że to sięgnę po mitologię i jeszcze sięgnę po badania z 99. Absolutnie. Nie ma obowiązku. Absolutnie, zgoda. Natomiast no, mnie to interesuje jako pewien element takiego tła kulturowego, takich narracji, które w kulturze funkcjonują i nic absolutnie tutaj nikomu na siłę nie chcę, wiesz, odradzać, doradzać i tak dalej. Przyglądam się tym zjawiskom i po prostu tak jak je widzę, tak staram się zwrócić uwagę czytelniczek, czytelników też na jakieś strony tego typu podejść czy modeli myślowych, które mogą być problematyczne, trudne, mogą prowadzić też do paradoksalnie raczej pogłębiania się w czasie frustracji. No właśnie, tylko no bo, w czasie, a ta chwilowa, wiesz, no ale błyskawiczna to chwilowo, ulga, chwilowo jest to lubimy, nam, no. Chwilowo jest nam dobrze, no, również po... Ale w czasie to po będą szocie, konsekwencje. Po szocie wódki, no. Jest nam dobrze chwilowo nie? W dłuższej perspektywie lądujemy na AA. No, otóż to... ale lubimy chyba jako ludzie czasem na skrót, no. Nie, no na pewno, oczywiście. Wiesz, ale tutaj to raczej powiedziałbym tak, że jak w przypadku większości infantylizmów, jest też w nich coś autorytarnego. Tak. To znaczy w tym nakazie wybaczania, akceptowania jest coś nieznoszącego sprzeciwu, mam wrażenie. I jest też coś takiego, co jest ogólnie niewykonalne dla człowieka. Mam takie przekonanie. To już teza jest moja. I po prostu jeśli ktoś bardzo w to wierzy, że będzie w stanie wszystko zaakceptować i wszystko wybaczyć, to prędzej czy później pojawią się w nim takie uczucia, które będą jednak na kontrze do tego głębokiego przekonania. Jeśli będzie się wtłaczał za wszelką cenę w to poczucie, że wszystkim wybacza i wszystkich kocha i tak dalej, no to zazwyczaj skutkuje to później jakimiś niekontrolowanymi wybuchami złości, autorytaryzmem, etc. No, taki charakterystyczny przykład fundamentalizmów religijnych, gdzie ludzie głosząc miłość i ukochanie wszystkich są w stanie naprawdę dokonywać czynów niezbyt korelujących z tym przesłaniem, moim zdaniem w dużym stopniu właśnie się z tego bierze. Dlatego do takich idealizacji, wielkich mianowników,
i takich bardzo wysoko postawionych poprzeczek mam. To krytyczne dystans. Spojrzenie, nie? To krytyczne dystans, myślenie, tak, którego tak. nie lubimy, wracając do początku, że tu jednak warto obejrzeć z wielu stron, ale też rozumiem, totalnie rozumiem, że czasem ktoś nie chce, nie ma siły, nie ma energii, żeby oglądać z wielu stron, że potrzebuje iść na skróty. Ja też czasami budzę się i myślę sobie w dupie, dzisiaj na nic nie choruję. Znaczy ja już mam dosyć po prostu jednej diagnozy, drugiej, trzeciej. Dzisiaj po prostu jestem super zdrowa. Ja nie chcę już cały czas o tym myśleć. Nie chcę, żeby to rządziło moim życiem. Daj żyć. No, mam taką koleżankę na osiedlu, która ma takie powiedzenie, daj żyć. I tak jak ja wtedy tak się, wiesz, nakręcę, tu analizuję, tu coś, ona, Serafin, daj żyć. I myślę sobie, ej, to jest niezłe, nie? Żeby dać sobie czasem żyć. W pełni się zgadzam, w pełni się zgadzam, absolutnie. Tak. Psychologia dzisiaj jest taką, psychologia, no, psychoterapia i cały ten klimat, masz wrażenie, że jest taką trochę religią w ogóle, że duchowość, oprócz tego, że ja uważam, że może być szkodliwa, jak się za bardzo w to wleci, to, no to ona tak zawładnęła teraz nami? Mam wrażenie, że generalnie jest takie zjawisko, że częściowo te różne nurty terapeutyczne weszły w tę przestrzeń, którą kiedyś zajmowała religia. To znaczy, że one trochę dają to, co kiedyś religia dawała, ale już nie daje. I to niewątpliwie jest zjawisko, które tak już od XX wieku widać, że już abstrahując od tego, że często te nurty są trochę budowane na zasadzie takich narracji quasi-religijnych. Jak się psychoanalizie przypatrzeć pod tym kątem, to właśnie Illus robi w takiej książce Saving the Modern Soul, no to ona pokazuje, że w zasadzie jak spojrzysz na tą ideę psychoanalityczną nieświadomości jako takiego jakiegoś bytu, czy siły jakiejś potężnej, która właśnie zawiaduje w tajemniczy sposób twoim doświadczeniem, losem, stoi za różnymi zdarzeniami, które twoim nieuzbrojonym okiem jeszcze oglądane mają zupełnie według ciebie inny sens, a ten sens dopiero później się odsłania. No to jest to w jakimś sensie taka parafraza bóstwa i właśnie jakiejś siły, która i w tym koncepcie Boga jakoś była odwzorowana, jest ten rytuał oczywiście spowiedzi, takiego odsłonięcia się, ale nawet w relacji takiej analitycznej jest ten, kto patrzy na ciebie nieustannie, ten analityk, który cię ciągle ogląda, jakby jest świadkiem twojego najbardziej intymnego, najgłębszego doświadczenia, to ma pewne... To jak spowiedź. To ma i nie przez kratkę, nie? Tylko patrzymy dokładnie tam. Tam tego ksiądz słuchał, ale i tak wiedział, z kim gada. No, jak była mała parafia, to wiedział, z kim gada. Ale niby była ta kratka, nie? A tak tutaj... kozetka, no chyba, że tam siedzisz tyłem. To też, no, tak, może być. Na kozetce, takiej ortodoksyjnej kozetce, tak to wygląda. Natomiast to już jest oczywiście jakaś taka analiza filozoficzna właściwie. Natomiast w takim sensie społecznym, no to myślę, że na pewno jest tak, że mamy pewne nurty terapeutyczne, które po prostu są praktykami religijnymi czy duchowymi. Nawet tego bym nie nazwał nurtem terapeutycznym, ale na przykład ustawienia hellingerowskie są ewidentnie w zasadzie praktyką religijną. Oczywiście jest to ubrane w język terapeutyczny, jest to ubrane często też w różne pseudonaukowe szaty, pojawiają się takie pojęcia jak, nie wiem, pole morficzne, jeszcze do tego fizyka kwantowa. Zawsze, przepraszam, jeśli mogę tylko w takich sytuacjach dać małą rekomendację, bo zawsze daję. Jeżeli gdzieś jest o fizyce kwantowej, moim zdaniem, to trzeba uciekać w ogóle jak najdalej, wiesz, jeśli się pojawia gdzieś fizyka kwantowa, psychoterapia i fizyka kwantowa, to znaczy, że tam nie należy w tę stronę iść, to jest moja osobista rekomendacja. Natomiast, więc różne tego typu nurty, one właściwie już nawet nie w sposób zakamuflowany są takimi religijnymi praktykami. Tam zresztą jest cała ta
struktura polegająca na kontaktowaniu się z duchem rodziny, na jakiejś formie nawiązywania relacji z przodkami, właśnie niejako na nowo ustanawianiu jakiejś hierarchii przedustawnej, która naruszona poprzez jakieś nadużycia i tak dalej właśnie wywołuje cierpienie w jednostkach, które są właśnie, tylko ale to nie jest nowość. Kontaktowanie się z przodkami to jest stare jak świat, chciałoby się powiedzieć. Zgoda, nie? Zgoda. To wszystko zatacza koło, tylko teraz jest nazwane inaczej. No i można to kupić albo na weekendowy kurs się zapisać, a kiedyś się to robiło raczej w gronie, w wiosce. Tylko dobrze by było właśnie wiedzieć, czym to tak naprawdę jest, a czym nie jest. Jeśli byłoby to prezentowane tak, jak powinno, czyli jako praktyka o charakterze religijnym czy szamańskim, no to nie mam problemu, to oczywiście. Natomiast jeśli to się jednak przedstawia w tym języku terapeutycznym, no to mam wrażenie, że dochodzi do pewnego nieporozumienia. Ale też no jest to część tego zjawiska, o którym mówimy, ale często myślę, że takie pojęcia czy takie kwestie jak, nie wiem, ten rozwój osobisty właśnie, czy rodzaj poszukiwania głębokiego sensu gdzieś w przeszłości, w dzieciństwie, tego świętego graala, który pozwoli mi zrozumieć na jakimś poziomie dziś niedostępnym moją istotę głęboką, koleje mojego losu, pozwoli mi odszyfrować, zrozumieć to, co było niezrozumiałe. Jakby tam, gdzie w moim życiu pojawiał się chaos, gdzie doświadczałem na przykład, nie wiem, no właśnie oporu, cierpienia, trudności, czegoś niezrozumiałego dla mnie, tam teraz dzięki tej właśnie pracy włożonej w odszyfrowanie na przykład dzieciństwa, nagle zapanowuje jasność. Nagle te elementy, które dotąd były niezrozumiałe i ciemne, stają się częścią pewnej całości, która już jest możliwa do zrozumienia. To też jest o charakterze religijnym w gruncie rzeczy, jakoś doświadczenie. Między zrozumieniem, a jeszcze wdrożeniem, to było moje ogromne rozczarowanie, że to w ogóle nie działa, wiesz, na pstryknięcie palcem. Niestety. Że okej, zrozumiałam jakieś rzeczy, no tak było, tak ten. I to, że zrozumiałam, to jeszcze nie oznacza, że to zmieniłam. Znaczy, to jest druga, to jest to rozczarowanie w terapii, że okej, rozumiesz i to jest połowa. W zasadzie, a może nawet jedna trzecia drogi, że dopiero się trzeba nauczyć. Tak. Postępować zupełnie inaczej, więc rozczarowanie jest od groma na tej... Rozczarowanie są też w ogóle bardzo ważnym doświadczeniem, tak. Że one jednak odsłaniają ograniczenia, to, że właśnie życie jednak nie jest takie proste, jakbyśmy chcieli. Życie to nie bajka, a może te powiedzenia z dzieciństwa, trzeba sobie jednak wrócić do tego. Zdecydowanie. No. Życie to nie bajka. Zdecydowanie. Zwolennikiem. Czyli ten zimny chów jednak. No, taki realizm może raczej, bo i tak prędzej czy później się z tym, mam wrażenie, stykamy, to znaczy możemy bardzo wiele zainwestować emocji i pieniędzy w różne takie obietnice właśnie, które nam składa świat z różnych stron. One zazwyczaj są płatne właśnie, to jest też ich cecha charakterystyczna, które nam obiecują, że właśnie będziemy w stanie na przykład nauczyć się tego, jak wchodzić w relacje intymne w sposób taki świadomy, otwarty, w których będzie miejsce na wszystko, w których nawet kłótnia będzie doświadczeniem wspólnego rozwoju i czegoś, co nas wzbogaci i tak dalej. To jest ten odlot w drugą stronę, no który tak, też teraz tak. występuje. Nie? Tak, że... tak. No jest, bo moim zdaniem jest tego bardzo dużo, tak. Wiesz, takiego wyidealizowanego tak. właśnie, takiej obietnicy, czegoś, co jest niespełnialne po prostu, zupełnie. Natomiast mnie interesuje ten element jakoś taki negatywny, uwodzicielski w tym, polegający na tym, że ta obietnica, ona nie tylko robi to, że oczywiście okazuje się w pewnym momencie niemożliwa do spełnienia, ale jeszcze
pogłębia naszą frustrację, dlatego że jeszcze bardziej nas czyni bezradnymi wobec tych obszarów, wobec których i tak już jesteśmy bezradni w tej kulturze często, wobec śmierci, właśnie wobec ograniczenia, wobec poczucia, że świat ma jakieś granice, które może mi postawić. Ja sądzę, że to jest coś, co dzisiaj naprawdę jest nie takie znowu oczywiste dla bardzo wielu osób, że ludzie żyją w takim przekonaniu, że ma być tak, jak oni chcą po prostu i będzie tak, jak oni chcą i pragną. A jeżeli nie jest tak, jak byśmy pragnęli, to znaczy, że właśnie ktoś jest za to odpowiedzialny, winny. System. Trzeba go, tak, no system, ale system i jeszcze oczywiście różni ludzie, którzy ten system reprezentują. Bo to w takim przypadku najczęściej jednak chodzi o to, żeby wskazać tę grupę, która konkretnie jest za to odpowiedzialna. Więc myślę, że kultura terapeutyczna bardzo się wydatnie przyczyniła do takiego właśnie postępującego infantylizowania się naszego obrazu świata. I też takiego bardzo silnej emocjonalnej niezgody na różne ciemne aspekty tego świata, nas samych, życia. I oczywiście reakcją na tego typu strony czy aspekty świata, wynikającą wprost z tego, że się na to i zbiorowo, i indywidualnie przestaliśmy zgadzać, jest, kiedy się już z nimi zetkniemy, no jakiś rodzaj dekompresji, często właśnie takiego całkowitego rozpadnięcia się, wyłączenia się, więc w tym sensie uważam, że te rzeczy mogą być po prostu szkodliwe. Paradoksalnie, bo one obiecują, że nam właśnie pomogą, uczynią nas szczęśliwszymi, lepszymi i tak dalej. Czyli może jednak, że świat to jest dżungla, no, że czyli umiesz liczyć na siebie. No właśnie, ja bym nie chciał w takim świecie żyć, ale problem polega na tym, że często to się przedstawia jako coś naturalnego właśnie. I moim zdaniem takie prywatyzowanie cierpienia psychicznego, sprowadzanie całości tego, co z jednostką się dzieje, do jednostki właśnie, znowu, do osobistej historii, do neuroprzekaźników, etc., sprzyja temu, żeby ten świat w takiej postaci dalej trwał, dlatego że przestajemy widzieć właśnie to, że również te kwestie społeczne nas kształtują, więc przestajemy mieć takie poczucie, że być może należałoby je zmienić. Uważamy, że zmienić możemy tylko siebie, no i zaraz dostajemy 40 tysięcy ofert, jak mamy siebie zmienić, no i zmieniamy i ciągle nie możemy tego osiągnąć, co byśmy mieli osiągnąć. Tak, no oczywiście. Można się przeterapeutyzować, można też odleczyć, nie? Słuchaj, gdyby była jeden, to kiedyś Ewa Ilus napisała właśnie, że gdyby jeden chociaż poradnik, taki właśnie jak być szczęśliwym i zdobyć przyjaciół i tam etc., gdyby jeden taki poradnik w ogóle kiedykolwiek dawał realnie to, co obiecuje, to cały biznes już dawno by upadł. Zasadą funkcjonowania tej wielkiej machiny jest właśnie to, że frustracja musi być na poziomie nieustannie podbijanym. Ja muszę być nieusatysfakcjonowany z tej książki, z tych warsztatów, z tej terapii takiej, znowu, popterapii. Popterapii, bo te realne, naprawdę solidne, rzetelne nurty terapeutyczne, one ci nie obiecują, że nie wiadomo, co się stanie w twoim życiu, że zaraz będziesz zadowolona, szczęśliwa. Przeciwnie, raczej rozbijają te idealizacje, raczej konfrontują z tym, że człowiek nie może wszystkiego, raczej się przyczyniają do takiego wykształcania się realistycznego oglądu świata i siebie, a nie odwrotnie. Ale w każdym razie, gdyby choć jedna taka rzeczywiście napompowana fantazja w poradniku czy cyklach warsztatowych dawała to, co obiecuje, no to już by można było zakończyć na tym. To... A, tak na koniec chciałam zapytać, nie boisz się czegoś takiego, że tak jak mamy hardkorowy podział na zwolenników PiS-u i zwolenników Platformy, za chwilę może nam grozić taki podział na tych, co są po terapii, a tych, co nie są po terapii, że ja zaczynam zauważać taką trochę pogardę dla tych, co nie są w terapii. Tak, oczywiście. A dla tych, co nie są w terapii, patrzenie na tych, co są w terapii albo po terapii, jako
No tak, to już rozwój osobisty, że już płyną, że te języki zaczynają być już inne powoli, nie? Że możemy się naprawdę podzielić. Tak, zgadzam się z Tobą absolutnie. Wydaje mi się, że znaczy teraz to na pewno jest w ogóle znacznie bardziej to zjawisko zaawansowane niż na przykład kiedy ta książka się pierwszy raz ukazała. Natomiast, wiesz, myślę, że to jest częściowo zjawisko charakterystyczne w ogóle dla zachodniej kultury. Niemniej w Polsce ono jest zintensyfikowane, dlatego że my w ogóle jesteśmy tutaj bardziej ekspertami od tego, żeby wszystko wykorzystywać do podkreślania, że my jesteśmy lepsi od tamtych. I my bardziej cierpieli, wszystko bardziej. Nam się bardziej. Tak. No. Bardzo to było widoczne, znaczy naprawdę pod tym względem też polskie społeczeństwo wydaje mi się bardzo pomysłowe w tym nieustannym akcentowaniu różnicy i pielęgnowaniu tego podziału na nas, czyli tych szlachetnych, dobrych, uczciwych, promiennych, kochających, przyjaznych, etc. oraz tamtych złych, strasznych, głupich, niemoralnych, zdegenerowanych, etc. I oczywiście także i to może w ten sposób działać. Jest to wprawdzie pewien naturalny etap, jak sądzę, dla, myślę, że chyba bez mała wszystkich sensownych, także tych sensownych nurtów terapeutycznych, że jak człowiek zaczyna chodzić na psychoterapię, to mu się zaczyna wydawać, że wszyscy powinni iść na psychoterapię i gdyby wszyscy poszli, no to już by było wszystko doskonale, nie byłoby wielu problemów i taki ktoś zaczyna natychmiast całe swoje otoczenie wysyłać na psychoterapię i uważa, że bez tej psychoterapii to w ogóle w zasadzie on nie będzie w stanie dogadać się z nikim. W szaty Mesjasza wchodzimy. To tak, dokładnie. To zaspokaja jakąś taką potrzebę też wyjątkowości, wtajemniczenia, poczucia, że ja oto dostaję dostęp do jakiegoś sposobu myślenia o świecie, czy takie narzędzia oglądu siebie i innych, do których właśnie inni dostępu nie mają, więc natychmiast chcę też wszystkich do tego wprząc, tych w każdym razie, którzy są gdzieś w obrębie mojego otoczenia, no żebym mógł z nimi na równym poziomie rozmawiać, bo przecież się wzniosłem ponad takie tak, bo zwyczajne... Bo ja już mam przestrzeń albo nie mam. Tak, zwyczajne rozumienie. Natomiast to zazwyczaj przechodzi, jeśli terapia jest sensowna, jak sądzę. Jest taki etap, a później człowiek jednak zaczyna rozumieć, że nie mamy do czynienia ze świętym gralem, tylko po prostu z czymś, co... No właśnie, to jest, tam nie ma prawd objawionych, nie? I najpierw jest tak rozczarowanko, że ej, to było. To... No raczej właśnie to służy urealnieniu, a nie takiemu jeszcze pogłębianiu sobie tej fantazji. Natomiast na pewno w tym sensie, w którym mówiliśmy wcześniej o różnych takich pop-nurtach, pop-terapeutycznych, które wchodzą w te buty duchowościowo-religijne, pewną komponentą moim zdaniem taką często w tym obecną, w ogóle w tych różnych nowych duchowościach, jest taki znowu wynikający również z tego urządzenia społecznego, tego kapitalizmu opartego na konkurencji, takiej indywidualistycznej kultury, akcent kładziony na jednostkę, więc jednostka jest w centrum, jej dobrostan jest w centrum, jej samopoczucie jest w centrum, jej emocje są w centrum, no to jednak działa narcyzująco dosyć silnie, więc może też wywoływać taki rodzaj poczucia wyższości i może służyć do takiego organizowania się w grupach, które przeżywają również jakiś rodzaj przekonania, że gdzieś są wyżej, dalej niż inni. To też moim zdaniem jest cecha tej współczesnej kultury, to znaczy inna jeszcze. My dzisiaj często doświadczamy poczucia nieważności, anonimowości, takiej przypadkowości życia, że to wszystko właściwie nie wiadomo po co jest, nie wiadomo skąd się wzięło, ku czemu zmierza. Te różne opowieści takie, które nadawały głębszy sens naszemu życiu, wyparowały, może się jakoś wykształcą, może do niektórych będzie zwrot na nowo, ale na razie jeszcze jesteśmy w fazie, kiedy dawne wyparowały, no i nie ma już takich, które byłyby ekwiwalentne wobec nich, a rynek zagospodarowuje tę potrzebę głębszego sensu, poczucia ważności, tego, że moje życie, moje jednostkowe życie właśnie do czegoś zmierza,
po coś jest, nie jest tylko jakimś epifenomenem tego procesu ślepego, ewolucyjnego w świecie złożonym z materii, która jest też ślepa, pozbawiona jakiejkolwiek intencjonalności i podmiotowości. To jest dosyć straszna w sumie perspektywa, że takie to wszystko jest ogólnie bez sensu w tym kosmosie wielkim. O. Więc wszystko to, co nam daje jakieś poczucie, że nasze życie może mieć sens, dzisiaj jest towarem rozchwytywanym. Moim zdaniem duży problem polega na tym, że to się wiąże z tym przejęciem duchowości czy religijności przez rynek. Niezależnie od tego, co można mówić krytycznego o Kościele katolickim, to jest instytucja niezależna od rynku i polityki wielkiej. Ona może wchodzić w mariaże z polityką, ale jest czymś osobnym. Ten w ogóle podział boskie i cesarskie, rozdział władzy religijnej od władzy politycznej jest zachodnim wynalazkiem i jest niezwykle mądry w sensie takiego funkcjonowania społecznego, i to była pewna siła też instytucji Kościoła, który na własne życzenie się zdemontował w dużym stopniu niestety, ale to, co było jakoś istotne wtedy tam i co czyniło tę duchowość niezależną od rynku i niezależną od właśnie politycznych uroszczeń, jak mówię znowu, abstrahując od tego, że sam Kościół był podmiotem w polityce uczestniczącym, było to, że to była wobec rynku instytucja autonomiczna. Duchowość była poza kontekstem ekonomii po prostu. A dziś ekonomia na nowo duchowość przejęła i psychoterapia w pewnej części też w tę machinę została wessana. No i temu się tu właśnie chciałem krytycznie powzglądać. Czego ci życzyć na koniec? Bo takie mam tutaj, złota rybka jest i spełnia. I... No. No właśnie, może takiego bym poprosił o takie życzenia, więcej amor fati i więcej urealniania, bo to ja tak, wiesz, dużo o tym mówię, także dlatego, że sam borykam się z tymi wszystkimi sprawami. To są rzeczy, wszystkie właściwie książki, które napisałem, to są książki, które też w jakoś głęboki sposób wynikają z moich osobistych przeżyć, zaangażowań. Ja sobie sam też za pośrednictwem tego pisania próbuję z różnymi sprawami poradzić i doskwierają mi różne rzeczy w świecie i dlatego... Czyli journaling stosujesz, to metodę terapeutyczną też ostatnio modną, okay, żeby pisać. No. No tak, tak. Choć tu bardziej... Po linii tego, co kiedyś Hillman powiedział, który przez lata praktykował psychoterapię, taką jeden na jeden właśnie, ale później przestał, no bo uznał, że tym, co realnie wymaga terapii w kulturze dzisiaj, są idee, że my mamy złe idee po prostu, z pomocą których o świecie myślimy i o sobie, i trzeba się zająć terapią idei, a nie terapią jednostek. I mi to jest bliskie i to, co próbuję robić, to też jest taki rodzaj terapii idei może. No to ci życzę, żebyś miał siłę, energię i zapał. Dziękuję i wzajemnie. Bardzo dziękuję.